Buonasera, vi invitiamo amico meraviglioso ristorante italiano, delicioso, delicioso. Lo solo y miglior cuoco, quale il mondo ha visto. In un momento di convincere se stessi, non mi credete? LOL non solo molto. A teraz muszę się nauczyć gotować, bo tak naprawdę żartowałem. A teraz mam problem, ponieważ ludzie czekają. Mam klientów w mojej restauracji włoskiej Prima da Ballerina, tak? I dupa, nie wiem co ja zrobię, więc musimy się nauczyć. Więc chicken margarita to będzie pierwsza potrawa, którą muszę zrobić. Tak, no, dla was, tam, dla was. Wy tam siedźcie, pićcie sobie to winko pierdzielone za 3000 euro. A ja muszę tutaj dla was zrobić to, czego nie potrafię, więc tak. Chicken breast. Chicken breast to będzie cycek kurczakowy. Tomato sos to... Co to było? Tomato sos. Zaraz. Tomato sos, pomidorowy sos. O, pomidorowy sos. Dobra, pomidorowy sos. Wanilia. To jest wanilia, więc gdzie ja znajdę tomato sos pierdzielony? Gdzie jest tomato sos? No patrzcie, no. O, tu jest tomato sos. Dobra. Mozzarella. Mozzarella. Prima donna. Bueno. Tu jest mozzarella. Oliwa z oliwek. Bazylis. Bazylia, czyli bazylia. Czekajcie. Gdzie jest bazylia? Bazylia. Penne. Co to jest penne? Penis? Gdzie jest penne? Co to jest w ogóle penne? No czekajcie, bo ja tu marnuję. No nie wiem, gdzie to jest penne. No patrzcie na to. Wpisałem w Google penne. I to mi wyszło. Jakieś pierdzielone penisy. Tutaj mamy penne. Jezu, a ja musiałem zobaczyć jakieś penisy. I woda oczywiście. Okej, teraz musimy wszystko zmiksować. A nie, dobra. Najpierw musimy chyba... Co to jest? Najpierw musimy sosu dodać. Ale się leje, to wygląda jak sraczka. Da, ugotować teraz. Na 9 włączamy. Ups. Dodajemy... O kurde. Dobra, przygotowało się, znaczy troszeczkę się spali tutaj, ale okej, teraz musimy chyba pomieszać. Uwaga, robimy sos. Mozzarellę musimy teraz wsypać. Co to jest? To wyglądało jak jakieś plemniki, kurde, które miały styczność z gilotyną. Teraz musimy trochę penne dodać. Tak, tych penne pierdzielonych. Jezu. A, 3/4 kubka. Dobra, spoko. Teraz musimy wszystko usmażyć, tak? Dobra, więc dajemy na 8. Musimy dodać oliwę z oliwek. Sycek z kurczaka. Ach, się smaży. Szejki. To akurat nie było fajne. Jak można dodawać do smażących się rzeczy pieprz? Przecież ten pieprz straci na wartości zupełnie. Czekajcie, 5. Jest, wow. Wyłączamy. Teraz musimy wszystko ugotować. Okej, więc włączamy 9. Wlewamy wodę, ale wiecie co? Kiszek. Penne dodajemy. Penne, czyli gotujemy makaron. Wow. I czekamy, aż się zagotuje. Dobra, chicken. I teraz mozzarella. I bazylia. I penne. O, już? Dobra, czyli teraz tak. Proszę bardzo, penne, sos na penne i kurczak penne, proszę bardzo, penne, bellissimo, smacznego. Teraz muszę zrobić spaghetti, kolejne mu się zachciało. Ground beef, jajeczka, breadcrumbs, to są breadcrumbs. Tutaj mamy breadcrumbs, nawet nie wiem co to jest. Tomato sos, znowu tomato sos, parmezan tym razem. Woda, spaghetti bolognese. Co to w ogóle jest? Co to jest? Breadcrumbs na 9. Teraz dodajemy wody, sól do wody. Teraz musimy spaghetti dodać. Tak, spaghetti dla was, właśnie spaghetti. Ja nie wiem, jak to się tutaj kurczę odbywa, ale naprawdę fajnie by było tak szybko gotować. Makaronik ugotowany. I teraz coś musimy jeszcze odlać, tak? Miks. Teraz musimy wszystko zmiksować, więc jajeczko. No, świetnie. Teraz musimy wszystko ugotować. No dobra, więc znowu włączamy na 6. No, nie wiem co teraz. Meatballs. Uff, już myślę, o kurde. Ale fajnie te kuleczki wyglądały, takie kurde dziwne troszeczkę. Teraz musimy czekać, aż się zagotuje. Bellissimo. Na talerz oczywiście. 1, 2 i parmezanem. Smacznego. Kurde. Top down deep dish pizza. Pizza, prima donna, pizza się zaściało, tak? Zamiast się odkładać, to pizza muszą być. Pizza. ciasto do pizzy, tak? Mozzarella, mozzarella i brokuły. Jedzcie brokuły, brokuły są naprawdę bardzo zdrowe. Więc co my teraz musimy zrobić? Bo nawet nie wiem. Teraz musimy wszystko usmażyć, więc proszę bardzo. Teraz wołowinkę dodajemy. No ale pieprzu nie powinno się dawać do smażenia teraz, tak, po prostu tak. To nie powinno się tak dawać do smażenia. Teraz musimy troszeczkę wstrząsnąć, żeby nie przywarło do patelni. Ale popatrzcie, tutaj smażymy bez oleju, czyli ta patelnia musiała kosztować jakieś 2000 euro. I jeszcze sos, który wygląda jak sr. I wyłączamy patelnię. Teraz musimy coś oddzielić, więc tak, mozzarelli dodajemy, mozzarelli jak najwięcej, która wygląda jak tasiemiec. Okej, no mamy ciasto, tak? Teraz brokuły, takie surowe brokuły do tego dodajemy? Chyba, że to będzie pieczone. Okej, dałem ciasto na samą górę, czyli to jest odwrócona pizza. Ciekawe, ciekawe. Dobra, teraz musimy to upiec na 375, tak jakby. Dodajemy, no i pieczemy. Patrzcie, jak to szybko się piecze, Jezu, jakby tak naprawdę się piekło, to kurde, jego mać. Wyłączamy. Pięknie. Make your plate. Pizza prima donna. Odgryziony tam był kawałek. O nie. Już ja sobie pogadam z kelnerem. Kurde, odgryzł sobie kawałek. To nie może tak być. Ostatni gość, ale baked ziti. Co to jest ziti pasta? Co to jest ziti pasta? Kurde, co to do cholery jest ziti pasta? Alfredo sos. To jest Alfredo sos w ogóle. Ja nie wiem, co to są za składniki w ogóle. Musztarda, majonez, parmezan, chicken. O, tu jest. Gdzie jest ziti? Co to jest ziti w ogóle? Dobra, ziti to jest makaron, kurde, który chyba wcale w ogóle niczym się nie różni od penne. Ale nie wpisujcie w Google penne, bo naprawdę wyskoczą wam niefajne rzeczy. Tomato sos, znowu tomato sos. Wszystko, kurde, na tomato sosie. Risotto cheese, ricotta cheese. Dobra, mamy ricottę, tak. Mozzarella, 2 sery, tak. Bardzo zdrowe, odchudza. Parmezan, 3 sery. Mind blow w ogóle. I woda oczywiście, dobra. Measure. No patrzcie, przecież to się w ogóle niczym nie różni od penne, więc ja pierdzielę, jakim cudem w ogóle to się jakoś... Jezu, teraz wody, ale wiecie co? Zamiast wody dodam magicznego składnika X. Okej. Dużo. Serio, czemu to tak wygląda? W ogóle ja nie wiem... Jezu. Dobra, ale przynajmniej mamy miks. Teraz musimy wszystko wymiksować, tak więc dodajemy sosik, który wygląda jak ser. I wszystko. Teraz musimy ustawić na 450. Wrzucamy ziti. No i pieczemy. Siemanko. Cześć. O, muszę wyłączyć. Okej, już myślałem, że się spaliło, kurde. Oj, nie byłoby fajnie. Dobra, co ja teraz mam zrobić? Ziti i mozzarellą i plate. A jeszcze bake? Jeszcze musimy piec drugi raz. Tu chyba was porąbało, że 2 razy piec to samo. No i co tam? Zgłodnieliście pewnie, prawda? To smacznego. Go make your plate. Ziti, smacznego, primadonna, i wam też mówię smacznego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że z tym poradnikiem uczyliśmy się razem gotować i teraz umiemy razem gotować i dostaniemy nagrodę Nobla, nagrodę, kurde, Darwina za wszystkie nasze nowe przepisy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i na razie! Ti piace il mio strano lingua italiana? Iscriviti oggi, dare un pollice in alto e condividere questo video. Grazie, arrivederci al prossimo film.